Kontynuujemy nasze rozważania z cyklu AC Zmartwychwstanie. Dochodzimy do kluczowego dnia w tym wielkim tygodniu, ostatnim tygodniu służby i życia Pana Jezusa Chrystusa przed śmiercią. I zaczynamy nasze rozważania od tekstu, który znajdujemy w Mateuszu, rozdział 27, werset 2, a później 11-14. Najpierw werset 2. Związali go więc, mowa oczywiście o Jezusie, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. I dalej od 11 wersetu. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, ty sam to mówisz. Wtedy rzekł Piłat, czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. Teraz sięgniemy do Ewangelii Jana, do rozdziału 18. Tam mamy więcej informacji związanych właśnie z tym wydarzeniem, bardzo ciekawych informacji. I w rozdziale 18, od wersetu 28 czytamy. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc, gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Zwróćcie uwagę, kochani, w jaki sposób Żydzi odpowiadają na pytanie, które postawił im Piłat, w końcu przedstawiciel cesarza. Takie pytanie należy potraktować poważnie. Co zarzucacie temu człowiekowi? A odpowiedź brzmi, gdyby nie był człowiekiem, który dokonał złych rzeczy, to byśmy go nie przyprowadzili tutaj. Czyli nie odpowiadają mu na pytanie, ale stwierdzają pewien fakt, który tak naprawdę został ogłoszony bez sądu. Jak widać, Żydzi za wszelką cenę dążą do zabicia Jezusa i nie chcą w żaden sposób jakiegokolwiek procesu, jakichkolwiek wyjaśnień. I rzekł im Piłat, no to weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabijać. Rozumiecie, o co im chodziło? Oni chcieli go zamordować. Oni chcieli Jezusa zamordować. Piłat na początku nie jest w ogóle zainteresowany ani osobą Jezusa, ani w jakikolwiek sposób uśmierceniem Jezusa, ponieważ o władzy rzymskiej można wiele powiedzieć, ale była to władza, która szanowała prawo. I jeśli chodzi o Piłata, on nie otrzymał żadnego argumentu, dla którego miałby Jezusem się zająć. Nam nie wolno nikogo zabijać, aby się wypełniło słowo Jezusa, który wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój, arcykapłani, wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Jak widzimy, jako urzędnik rzymski, Piłat zmierza po prostu do zbadania sprawy. No, chce wydać, o ile jest taka konieczność, sprawiedliwy wyrok. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mojego. Rzekł do niego Piłat, a cóż to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Ale utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego
Chcecie więc, aby wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Bardzo ciekawa rozmowa odbyła się pomiędzy Piłatem a Jezusem. Jezus mówi o tym, że narodził się, aby dać świadectwo prawdzie. I tutaj Piłat się zgubił trochę, ponieważ słusznie, biorąc pod uwagę rzymskie wierzenia, rzymską filozofię, musiał odpowiedzieć tak, jak odpowiedział. A cóż to jest prawda? W rzymskiej religii, w rzymskiej filozofii obowiązywał pewien relatywizm. Ilość bogów, bóstw, boginek sprawiała, że musiał po prostu panować pewien religijny liberalizm, relatywizm. Rzymianie mieli w zwyczaju, kiedy podbijali jakiś naród, włączanie bóstw, które ten naród wierzył, do panteonu tych bogów, których uznawali oficjalnie. Można powiedzieć, że to był taki nowoczesny ekumenizm. To, co się szykuje nam dzisiaj, teraz właśnie, w tych czasach. I Piłat, słuchając Jezusa, nie znalazł żadnego punktu zaczepienia. On mógł oczywiście próbować dyskutować z Jezusem, przekonywać go, ale on wiedział, że to nie jest sprawa tego, czy Jezus jest winien, czy nie winien, tylko sprawa pewnego światopoglądu, który wyraźnie ich dzielił. Ale Piłat słusznie powiedział, ja nie znajduję w tym człowieku żadnej winy. I znalazł sprytny sposób na to, żeby się pozbyć problemu. I mówi tak, na Paschę wypuszczamy wam zawsze jednego człowieka. Taki zwyczaj mamy. Chcecie, to wypuszczę wam Jezusa. I tutaj się pomylił. Niestety nie wziął pod uwagę, jak bardzo Żydzi byli gotowi zamordować Jezusa. A w związku z tym zawołali nie. My nie chcemy Jezusa, my chcemy Barabasza. I na pewno dla samego Piłata było to zaskoczenie. Musiał się zmierzyć z problemem, który chciał od siebie odsunąć. W tym samym czasie Łukasz 23, Jezus, który był tak z jednego do drugiego miejsca przeprowadzany, nikt nie chciał wziąć odpowiedzialność za to, żeby ostatecznie wydać wyrok śmierci, chociaż wszyscy chcieli tego wyroku śmierci. I dlatego też między innymi stanął Jezus przed Herodem. Łukasz 23, 6-12. Piłat zaś usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Po prostu umył ręce. W swoim mniemaniu znalazł świetny sposób, żeby się pozbyć w inny sposób problemu. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się użyć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiedział. A byli przy tym obecni arcykapłani, uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił. Kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Nienawiść do prawdy zawsze łączy ludzi, którzy tej prawdy nienawidzą. Nauczmy się tego, a będzie nam po prostu w życiu łatwiej. Dalej widzimy, że Jezus, właśnie odesłany przez Heroda, powtórnie staje przed Piłatem. Ta historia jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale od 15 wersetu. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. Mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim,
Posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. A namiestnik odpowiadając, rzekł im: jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza. Rzecze im Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł: cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiął się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając, rzekł: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Los naszego Zbawiciela się dopełnił. Jest wydany na ukrzyżowanie. I wiemy, że już nic nie zatrzymało drogi na krzyż. Nie usprawiedliwiam Piłata, ale nie trudno zobaczyć, że Piłat chciał ocalić Jezusa. Najpierw dlatego, że chciał mieć święty spokój. Później dlatego, że wiedział, że Żydzi byli zawistni, zazdrośni o coś, czego nie rozumiał w stosunku do Jezusa. A ponieważ nie lubił Żydów, to na złość chciał ocalić Jezusa. A wreszcie sama jego żona mówi o tym, co przeżyła we śnie. Ludzie tamtych czasów byli bardzo przesądni. I Piłat zrozumiał, że to nie jest taka prosta sprawa, jak mu się wydawało. Sam wiedział, co Jezus mu powiedział w ich wspólnej rozmowie. I też nie dawało mu to spokoju. Ale Piłat znalazł się w pułapce, ponieważ arcykapłani powiedzieli, że jeśli ty tego nie zrobisz, nie wydasz go na śmierć, to my doniesiemy na ciebie do cesarza. A to była rzecz, której najmniej oczekiwał Piłat. Piłat był człowiekiem ambitnym. Niewielu z nas wie, że Piłat niedługo stracił swoje stanowisko i w zasadzie on znika z kart historii. Można powiedzieć, że nie dostał tego, czego chciał. Nie zrobił kariery żadnej. Chyba się nie dziwimy. Bóg o to zadbał. Jeszcze jedna rzecz warta uwagi. Żydzi mówią: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wielokrotnie o tym mówię, a jeszcze raz powtórzę. Oni przekleli samych siebie. Przekleli kolejne pokolenia. I historia Żydów to pokazuje bardzo wyraźnie. Ale jest też optymistyczne spojrzenie na ich zawołanie. Ponieważ krew na nas i na naszych dzieci może też oznaczać coś innego. Może też oznaczać zbawienie, oczyszczenie, bo zbawienie jest we krwi Jezusa Chrystusa. Kiedyś, później Paweł napisze o zapachu, jaki wydają chrześcijanie. Dla jednych jest to zapach życia, dla innych zapach śmierci. I tak jest właśnie z podejściem do przelanej krwi Chrystusa. Dla jednych jest ona oskarżeniem, ale dla innych jest zbawieniem. Pamiętajmy o tym. Zanim ktokolwiek z nas zlekceważy krew Jezusa Chrystusa, przed tym przestrzega Biblia, mówiąc, że ten, kto podepcze krew Jezusa, nie ma już dla niego żadnej nadziei. Musi być potępiony. Piłat wydaje wyrok. 27 rozdział, 27-30. Marek też o tym wspomina. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. I zdjęli z niego szaty i przyodziali go w płaszcz szkarłatny. I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego. I upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: bądź pozdrowiony, królu żydowski. I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. Straszne. Jeżeli wiemy, że chodzi o Syna Bożego,
to zdumienie nas ogarnia, kiedy myślimy, co ci ludzie robili. A jeszcze większe zdumienie nas ogarnia, kiedy patrzymy na Jezusa, który na to pozwala. Jest taki prorok starotestamentowy, czasami nazywany ewangelistą Starego Testamentu, prorok Izajasz. Zobaczcie, co on opowiedział o tej historii. 50 rozdział, 5, 6 wersety. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Niesamowite proroctwo. Ono ma około 7 wieków. Nieprawdopodobne. Jak niesamowity sposób się wypełniło, co do szczegółów niemalże. Dalej czytamy o tym, że Jezus jest prowadzony na Golgotę, co dosłownie oznacza miejsce trupiej czaszki. Mateusz 27, 31-34. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. A wychodząc, spotkali człowieka, Cyrenejczyka imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł krzyż jego. A gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, to znaczy miejsce trupiej czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią i skosztował je, ale nie chciał pić. Ten fragment znajdziemy też u Marka, Łukasza, u Jana. Właściwie słów brakuje, żeby cokolwiek powiedzieć. Dalej czytamy Mateusz 27, 35-38 i pozostałe Ewangelie o tym wspominają również, o tym, że Jezus jest przybijany do krzyża. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy. Po czym usiedli i pilnowali go tam i umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi. I mówili: ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i stąp z krzyża. Na naszych oczach pełnia się wiele biblijnych proroctw. Izajasz 53, 53. Przeczytajmy cały ten rozdział, 12 wersetów. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by przyciągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach.
ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Podobnie w psalmie 22 możemy przeczytać niezwykłe proroctwo. Psalm 22, wersety 17-19. Posłuchajcie. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. W szczegółach wypełniły się wszystkie proroctwa. Nieprawdopodobne. Jezus umiera na krzyżu. O tym czytamy w Mateuszu 27 od 39 wersetu aż do 56. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu i kiwali głowami. I mówili, ty, który rozwalasz świątynię, w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech wtedy stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi. Jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemią. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to mówili, ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. I ziemia się zatrzęsła i skały popękały. I groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy z nim byli, i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli, zaiste, ten był Synem Bożym. A było tam wiele niewiast, które z daleka przypatrywały się. Przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały Mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeuszowych. Niestety, ludzie czytają Słowo Boże, czytają Biblię, nie wyciągają żadnych wniosków. Czy nie dotyka nas to, że tak wiele lat wcześniej, wiele wieków wcześniej zostały zapisane proroctwa, które właśnie się spełniały na naszych oczach? Nie rozumiemy, że to jest Boże Słowo? Psalm 22, werset 2. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów i krzyku mojego? Czy to nie są słowa samego Chrystusa na krzyżu? Psalm 31, 6 werset. W Twoje ręce polecam ducha mojego. Odkupiłeś mnie, Panie, Boże mój wierny. To również słowa Jezusa. Psalm 69, werset 22. Dodali żółci do pokarmu mojego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem.
Wszystko to zostało zapisane. Wszystko. Nic nie dzieje się przypadkowo. Wszystko to zostało wcześniej zapisane. Dalej czytamy o tym, że Jezus jest składany do grobu. 57-60. A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale i zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł. Jezus został pochowany, został złożony do grobu. Ważne jest to, abyśmy też pamiętali o jeszcze wcześniejszych proroctwach, już z czasów mojżeszowych. Druga Mojżeszowa 12:45 mówi o tym, że kości baranka paschalnego nie będą łamane. Zostały połamane kości przestępców, którzy wisieli obok Jezusa na krzyżach, ale kości Jezusa nie zostały złamane. Zachariasz 12:10 mówi, że ci, którzy będą to czynili, zobaczą, kogo przebodli. Rzeczywiście, bok Jezusa został przebity włócznią. Tak, że włócznia dotarła do serca. Ostrze włóczni dotarło do serca. Śmierć Jezusa na krzyżu została również zapowiedziana też w księgach mojżeszowych. Lud na pustyni, lud Izraela zbuntował się. Nie pierwszy, nie ostatni raz. I Bóg pozwolił, żeby jadowite węże zaatakowały obóz Izraela. Dziesiątki tysięcy Żydów zginęło. Kiedy Mojżesz prosił o rozwiązanie, o ratunek, Bóg kazał postawić krzyż, uczynić węża miedzianego, przybić go do krzyża i powiedział, że każdy, kto spojrzy na ten krzyż, zostanie uratowany przed wężami. Ludzie na temat tego wydarzenia napisali i powiedzieli tyle bzdur, że nawet nie warto się tym zajmować. Ale co się tak naprawdę stało? Czego symbolem jest wąż? Oczywiście, że naszego przeciwnika, diabła, o którym Biblia mówi, że jest wężem starodawnym. Właśnie on został przybity do krzyża. Wtedy. To jest zapowiedź potrójnego zwycięstwa Jezusa. Na krzyżu Golgoty. Jezus pokonał tam szatana, węża. Tak, odniósł nad nim ostateczne zwycięstwo. Jezus pokonał też kłamstwo. Pokonał kłamstwo. Dlatego, że jest powiedziane, że pokonał grzech. Szatan zatruł ludzi kłamstwem. Kłamstwem, które przerodziło się w grzech. Jezus na krzyżu odniósł zwycięstwo nad grzechem. Ale odniósł też zwycięstwo nad śmiercią. I każdy, kto spojrzy na krzyż, z wiarą spojrzy na krzyż, jest uratowany. Nie umiera, ale ma życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale był zbawiony na wieki. To, co się wydarzyło w dzień, który my nazywamy Wielkim Piątkiem, zmieniło całkowicie historię świata. Dzisiaj świat płacze z powodu wirusa. Ale nie płacze z powodu grzechu. A wystarczy spojrzeć z wiarą na krzyż, aby być zbawionym na wieki, uratowanym na wieki. Jeśli te nasze wspólne rekolekcje mają do czegoś doprowadzić, to niech wyryją w naszych sercach i w naszym umyśle obraz krzyża. Nie chodzi o narzędzie zbrodni, ale chodzi o Jezusa, który oddał swoje życie na tym narzędziu zbrodni, abyśmy ty i ja mogli żyć wiecznie, o ile w Jezusa Chrystusa uwierzymy. Wiele innych proroctw, o których nie mieliśmy czasu dzisiaj przeczytać, szczególnie u Izajasza, mówiło o tych wydarzeniach, o których dzisiaj było tak naprawdę apogeum. Nasze jutrzejsze rozważania będą już dotyczyły zmartwychwstania. Będą mówiły już o wyjściu Pana z grobu. Kolejnym dniem, o którym moglibyśmy coś powiedzieć, ale nic nie powiemy, bo nie ma żadnych zapisków,
jest sobota, czyli szabat. Biblia nic nie mówi o tym, co działo się w czasie szabatu. Ale dzień po szabacie, ale to już w następnym odcinku. Amen.